Ziemia, jedyna planeta, na której organizmy żywe osiągnęły na tyle wysoki poziom rozwoju, by wymyśleć promy kosmiczne, broń atomową i walkę płci. Społeczeństwo, nad którym władzę niepodzielnie sprawowali mężczyźni, spychając kobiety do podrzędnej roli. Ten stan rzeczy nie mógł trwać wiecznie. Walka kobiet o należne im miejsce nareszcie wyszła z ukrycia. 16 kwietnia 1998 roku Międzynarodowa Liga Kobiet Walczących ogłosiła manifest, którego najważniejszym punktem było równouprawnienie każdym kosztem. 25 stycznia 2002 roku posiedzenie ONZ zostało przerwane przez wtargnięcie bojowniczek Ligi. Żądania przekazania władzy w ręce kobiet i odsunięcia mężczyzn od życia politycznego trafiły w próżnię, potęgując słuszny gniew gotowych do walki kobiet. 8 marca agentki Ligi dokonują ataku na transport 17 głowic nuklearnych przewożonych do bazy rakietowej w Colorado. Śmiertelny ładunek zostaje skradziony, a następnie użyty do szantażu rządów najważniejszych państw świata. 10 marca 2002 roku główna siedziba Ligi zostaje zaatakowana przez specgrupę do spraw walki z terroryzmem międzynarodowym. Ostatnim odruchu buntu ranna siostra Maria odpala głowicę. Reakcja łańcuchowa wywołana przez detonację ogarnęła cały świat, pogrążając go w piekle radioaktywnych odpadów i wahań temperatur. Aktywne opady i gwałtowne wahania temperatury zamieniły pola uprawne w pustynię. Wyschnięte koryta rzek wypełniły się trującym szlamem, a toksyczne opary całkowicie zniszczyły atmosferę. Powierzchnia planety, niegdyś tak barwna i tętniąca życiem, przywdziała żałobną maskę czerwonej, wypalonej skorupy.
pogromu ocalało zaledwie 1200 uczestniczek tajnego zebrania Komitetu Centralnego Ligi. Ogromnym nakładem sił i środków te dzielne kobiety rozbudowały swe podziemne schronienie, tworząc zalążek nowego świata. Świata, gdzie jedynie słusznym ustrojem miał być matriarchat. Blisko 40 lat równowagę kobiecego świata zburzyło odnalezienie nienaruszonego hibernatora z męską zawartością. Nieprzytomnego więźnia postanowiono umieścić w bezpiecznym miejscu do czasu podjęcia decyzji.